16 marca 2019 roku, Stadion przy ulicy Słonecznej i mecz barw, derby barw, Jagiellonia Białystok, Korona Kielce. Arwida Stawiakowas pokazuje partnerom, gdzie mają się pokazać, jednak zagrywa do Pospisila, Pospisil wchodzi w pole karne, Pospisil fałszem, jest groźnie, Guilherme, jeszcze teraz Romańczuk! I bardzo blisko było, by Jagiellonia prowadziła, złożył się takim wolejem teraz Romańczuk. Zoran Arsenić teraz sobie nie poradził z Arveladze, Arveladze przed polem karnym, Arveladze nie dał szans Marianowi Kelemenowi, ależ piękna bramka. On biegł z tą piłką kilkadziesiąt metrów, zszedł na prawą nogę do środkowej strefy boiska i huknął w prawą stronę bramki Mariana Kelemena. Golkiper Jagiellonii Białystok niestety bez szans, no i Jagiellonia musi gonić wynik. Kapitalna bramka, ja chyba teraz aż wstanę, bowiem zasiedziałem się troszeczkę. Jestem porażony tym, co się wydarzyło przed chwilą. Piękny gol w minucie 37. Arveladze. Dobrze ta akcja Korony Kielce, 2 do 0! Ojej, Matej Puczko strzela drugiego gola dla drużyny Korony Kielce. Uwolnił się lewą stroną i niestety Jagiellonia traci drugiego gola. Nie wiem, co powiedzieć. Tu szykuje się kolejny pogrom. Wybijam piłkarzy Korony Kielce i sędzia w tym momencie kończy pierwszą połowę. Halo, wracamy na Stadion przy Słonecznej. Przed chwilą piłkarze Jagiellonii Białystok wybiegli na murawę. Piłkarzy Korony jeszcze nie widać. Kolejny raz piłkarze Jagiellonii Białystok szybciej niż rywale wybiegli na boisko po przerwie. Teraz wybiegamy piłkarzy Korony Kielce. No i trzeba o tym wspomnieć. Zawodnicy BKS-u, drużyna Ireneusza Mamrota, przywitana gwizdami przez kibiców, no i jeszcze takim obraźliwym okrzykiem Jaga grać. I tutaj proszę sobie już dokończyć, w każdym razie no, występuje tam wulgaryzm, tak to ujmę. Romańczuk, teraz wolna strefa środkowa boiska i strata, złe zagranie Nowikowasa. Do Pospisila odzyskuje Litwin, zagrywa na prawą stronę do Zorana Arsenicza, jest ładna akcja, Zoran Arsenicz wchodzi w dribbling, jest w polu karnym Arsenicz, Nowikowas z dystansu, Nowikowas i słupek, i co? I gol! Jesus Imas z pierwszym golem dla Jagiellonii Białystok, zdecydował się na strzał, Nowikowas lewą nogą, piłka odbija się od słupka, trafia pod nogi Jesusa Imaza i ten na pustą bramkę w zasadzie strzela bramkę kontaktową. Jagiellonia jeszcze jest w grze w tym meczu. Kosztal. O, ależ złe zagranie teraz Kosztala. Musi ratować piłkę Martin Adamec. Dobrze, że on tam był. No i niebezpiecznie. 3-1 i faul w ostatnim momencie. Ależ dobrze, że trener, że sędzia to zagwizdał. Dobrze dla piłkarzy z Białegostoku. 3-1 by wyszli, gdyby tutaj sędzia nie zauważył przewinienia, a trener Mamrot pokazuje głęboko teraz pole karne. Próbujcie dośrodkowania i włączamy Mamrot time. 93. minuta meczu, w zasadzie rozpoczęła się 94. No i co, Martin Adamec? Nie ma Jakuba Wójcickiego, a może Adamec? Już raz dośrodkował i asystował przy bramce Jakuba Wójcickiego, pamiętamy. Nowikowas. I wyjaśnili piłkarze z Kielc. 4-3 wychodzą. Skrzecz, Cebula, 3-1. Sam Nowikowas w obronie, z Cebula, Forbes, 3-1 i koniec meczu. Tak się kończy, kiedy nie zostawia nikt i wtedy nie zostaje nikt w obronie. Felice Forbes próbował, no i aż się udało. 3-1, to jest definitywnie koniec marzeń o jakimkolwiek pozytywnym wyniku. Wszyscy ze stadionu już wychodzą. Tak jest, w tym momencie sędzia musiał kończyć mecz. Jagiellonia Białystok przegrywa z Koroną Kielce 3-1. Bramka na 3-1 Felicio Forbesa. Do tego gole dołożył Arveladze i Puczko dla Jagiellonii strzelił gola Jesus Imas. Smutny mecz. Nie wiem, co powiedzieć. Kiedyś po meczu z Legią Warszawa i zwycięstwie w Warszawie 2-0 był taki tytuł w przeglądzie sportowym: Jaga Bonito. No to dzisiaj można tylko ten tytuł sparafrazować na inny: Jaga bez życia. No a teraz co? A teraz przerwa na reprezentację i czas dla trenera Mamrota, o ile nie zostanie, nie daj Boże. Chociaż to oczywiście decyzja prezesa Kuleszy.
o ile nie zostanie zwolniony ze stanowiska. Dziękuję serdecznie za te 90 minut. Komentował ten mecz dla Państwa Robert Bońkowski. Słyszymy się w kolejnych meczach, w kolejnych relacjach. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.